W miesiącu maju na drogach naszego powiatu doszło do jednego wypadku, w którym ranna została jedna osoba. Policjanci pracowali na miejscu 31 kolizji drogowych. W ubiegłym miesiącu funkcjonariusze udaremnili dalszą jazdę 13 kierowcom, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę swoich pojazdów, pomimo tego, że wcześniej spożywali alkohol. 8 z tych kierowców odpowiadać będzie przed sądem za przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości. U 5 badanie stanu trzeźwości wykazało poniżej 0,5 promila, więc będą oni odpowiadać przed sądem za jazdę po użyciu alkoholu. W ubiegłym miesiącu policjanci udaremnili także jazdę aż 38 rowerzystom, którzy zanim wsiedli na swoje jednoślady, pili alkohol.